Cześć, dzisiaj Wam pokażę instalację systemu Microsoft DOS 6.22 na tym oto z tyłu retrokomputerze, czyli Pentium 166 MMX. Instalacja będzie przeprowadzona z tych dyskietek, także zapraszam. Dyskietka 3,5 cala w super stanie. Łącznie mam 4 sztuki, a żeby było ciekawie, to mam jeszcze certyfikat oryginalności. Dodatkowo mam jeszcze dyskietkę ze sterownikami do napędu CD-ROM. Oczywiście pod DOS. Chodź szybko. Chodź. I instalacja dobiegła końca, wciskamy Enter. No i tak, mamy MS-DOS 6.22 już zainstalowany. Ja do wymiany mam baterię na płycie głównej, stąd te tutaj jakieś błędy. No i dobra, mamy DOS zainstalowany, kilka programów użytkowych, m.in. FDisk do formatowania, do tworzenia partycji, tak, do partycji logicznej. No i możemy sobie wyświetlić aktualną partycję, czyli partycja na systemie plików FAT16, MS-DOS 6, a dokładnie 6.22. Escape to continue, nie będę nic tu formatował, wychodzimy z tego. Zrobimy sobie jeszcze
DIR i CD DOS, bo w tym katalogu się zainstalował DOS. O, są różne pliki, na przykład Scandisk. Scandisk, tak, no chyba znany wszystkim program do skanowania naszego dysku. Tylko ostrzegam, że jest bad sektor. No i nie chciałbym, żeby to zblokowało. Oczywiście ten bad sektor może być zaślepiony, że system go nie będzie widział, będzie go omijał i normalnie Windows czy jakieś inne programy będą na nim działały. Zrobimy sobie exit. Co tu jeszcze ciekawego? O, możemy tak sobie wyświetlić, żeby było wszystko widoczne. Doski, graphics.com, różne tutaj programy użytkowe do sortowania, do zarządzania pamięcią. No i dobra. Jest ciekawa opcja w unformat. Jeżeli coś sformatujemy, to możemy oczywiście unformatować. No, czyli jest szansa na przywrócenie. Dobra, to chyba tyle z tej strony. A nie, jeszcze zobaczymy, czy da się zainstalować tą dyskietkę ze sterownikami do CD-ROM-u. Setup. Instalacja zakończona pomyślnie i możemy ponownie uruchomić komputer. I tak też zrobię. Dobrze, w następnej kolejności będę chciał zainstalować, bo jest tak, mamy Windows, mamy system DOS, mamy zainstalowany napęd, no to co? Trzeba by na dyskietkach skombinować Windowsa 3.11 i przeprowadzić taką instalację. Oczywiście mógłbym to wszystko pominąć i włożyć bez nawet DOS-a, bezpośrednio płytę z Windowsem 98 i zrobić instalację bezpośrednio z CD. Też tak zrobię, pokażę Wam, jak to kiedyś było. A tymczasem żegnam.